Siema arcyświry i arcyświrki. Witam was, samozwańczy król RTR-ów, czyli kto? No wiadomo ja. Dzisiaj będzie odcinek taki trochę nietypowy. A dlaczego nietypowy? Przez scenerię za mną, przez krótki filmik, który będzie umieszczony w trakcie tego filmu oraz przez nagrodę. Posłuchajcie, dzisiaj będzie do wygrania nagroda. No to co? Żeby się o tym wszystkim przekonać, co robimy? Lecimy z koksem. Okej, moi drodzy, to zaczynamy moje ględzenie. O czym będzie dzisiejszy filmik? Dzisiejszy filmik będzie przeznaczony dla osób typowo początkujących. Do tego filmiku zainspirowała mnie pewna osoba, o której będzie w dalszej części programu. Dlaczego ta scenografia? Posłuchajcie, ponieważ jest majówka. I powiem wam jedną rzecz. Bardzo żałuję, że na tą majówkę nie wyjechałem nad morze bądź w góry. Natomiast nie żałuję jednej rzeczy. Że zapomniałem wyjąć zimowej czapki z samochodu, ponieważ bardzo mi się przyda w tą jakże zarąbistą majówkę. Ok, następną taką nietypową rzeczą będzie pokazany filmik z jazdy pewnego modelu, którym to kieruje właśnie ta osoba, która mnie zainspirowała do nakręcenia tego filmiku. I kolejna rzecz, posłuchajcie, dzisiaj do wygrania w filmie będzie model, pewien model, który był marzeniem wielu, który jest nadal marzeniem wielu. Jest to model wersji kit z dodatkowym upgrade'em. Ale żeby go wygrać, to musicie obejrzeć dalszą część filmu, ponieważ gdzieś tam będzie pokazany ten model oraz będzie do niego zadane pewne zadanie. No to dobra. To teraz przechodzimy do tego filmiku z jazdy modelem. Pyk! Posłuchajcie, pomimo że ten filmik trwał minutę i świeci słoneczko, to jest naprawdę bardzo gorąco. Dobra, do rzeczy. Tym modelem jechał Kamil. Kamila poznaliście w jednym z moich filmików, zresztą ja też go wtedy pierwszy raz poznałem. Dlaczego chcę dzisiaj mówić o Kamilu? Ponieważ Kamil, jak mi opowiadał, ten model kupił 2 tygodnie wcześniej. Zanim go kupił, to pochodził po różnych forach, jak mówił Majstry, Narzucki Tor, Short Course Polska, poczytał różne opinie, porozmawiał z różnymi ludźmi i postanowił na początek kupić Short Course'a. Posłuchajcie, to jest najlepszy model na sam początek, ale nie mylcie z tym, że jest najłatwiejszy do jazdy, bo tak generalnie nie jest. Ale dlaczego Short Course'y są najlepsze? Z prostego powodu. Ponieważ tym modelem pojeździcie wszędzie i po asfalcie, i powiedzmy po takim typowym jakimś offroadzie, pojeździcie latem, zimą, jeżeli macie ochotę przychodzić na zawody, to pojeździcie na zawodach latem oraz pojeździcie zimą na zawodach halowych, więc to jest naprawdę idealny model na to, żeby zacząć przygodę z RC. Ale jak już wspominałem, nie mylcie tego, że on jest najłatwiejszy do jazdy, bo wcale tak nie jest. Generalnie na przykład modele, które są uważane za bardziej pro, są bardziej proste w jeździe, bardziej się lepiej trzymają podłoża niż taki short course, ale nieważne. Short course'y uznajmy, że to są idealne modele do tego, żeby zacząć. Więc Kamil posłuchał tej rady i co zrobił? Kupił tego short course'a, a co następne zrobił? Też posłuchał wielu rad, które wyczytał na tych forach. Pierwsze co zrobił, poszedł na pusty parking i zaczął jeździć na pustym parkingu. Następnie na tym parkingu po pewnym czasie zaczął sobie układać, powiedzmy, nie tyle przeszkody, co jakiś, powiedzmy, jak on opowiadał, jakiś gruz pobliskiej budowy. Zaczął robić sobie ósemki, jakieś inne figury. I do czego zmierzam? Kamila wtedy przy tym filmiku poprzednim, co kręciłem, spotkałem na torze. On był na tym torze bodajże pierwszy czy drugi raz. I uwierzcie mi, naprawdę było widać. Po pierwsze tak, widać, że chłopak ma talent, ale po drugie, to co robił wcześniej, przyczyniło się do tego, jak jeździł na tym filmiku.
I dlaczego to Wam opowiadam? Ponieważ wielu z Was, którzy chcą pierwszy raz kupić sobie model, mieli do czynienia z zabawkami, powiedzmy, no zabawkami z supermarketu, jak to się mówi, nieważne, ze sklepów zabawkowych czy z innych miejsc. Te modele tak, po pierwsze szybko nie jeżdżą, po drugie są typowo zero-jedynkowe, czyli gaz, hamulec i skręty w lewo, w prawo, na zasadzie nic pośredniego. Nie jeździ to szybko, jeździcie po domu i wydaje Wam się, że jest wszystko pięknie i fajnie. Druga rzecz, zachce Wam się modelu i co Wy robicie? Zaczynacie oglądać różne filmy na YouTubach, czyli z jakiegoś Kevina, innych i tak dalej. I patrzycie, jak te modele skaczą, jak te modele baszują, czego one nie robią. I Wy w tym momencie tak patrzycie i tak, no ja przecież jeździłem czymś podobnym, przecież to zabawka, no dużo się nie różni, szybsze i większe. On tak umie, to ja nie umiem? No i posłuchajcie, i tu popełniacie pierwszy podstawowy błąd. A dlaczego? Ponieważ ja w tym momencie w pewien sposób chcę zadbać o wasze finanse. Ja rozumiem, wasze pieniądze, wasza sprawa i róbcie sobie co chcecie. Ale jeżeli zrobicie tak jak robił Kamil i trochę mnie posłuchacie, to naprawdę sporo zaoszczędzicie. Nie dosyć, że pieniędzy, ale nerwów. A dlaczego? Ponieważ potem na wielu forach czytam jakieś wypowiedzi początkujących i co tam bije z tych forów? Urwałem to, uwaliłem tamto. Najlepsze jest to stwierdzenie, że coś się samo zrobiło. Same Wam nagle krawężniki wyrastają, latarnie w Was wjeżdżają, drzewa te specjalnie się na Was pochylają. No całe mnóstwo rzeczy, które dzieje się same bez Waszego użytku. Nie, to są Wasze podstawowe błędy. Przeważnie kupujecie, no co tu ukrywać, najtańsze modele, bo nie wiadomo, czy się nam hobby spodoba, czy nie. Kupujecie najtańsze modele, to są szczotki. Wiadomo, najtańsze modele, one nie są najbardziej pancerne. Są bardziej awaryjne niż powiedzmy jakieś droższe, lepsze modele, to ze względu na konstrukcję, użyte materiały itp. itd. Ale Wy, to pierwsze co bierzecie, to ten model, wyjmujecie z pudełka, idziecie koło siebie, ulica, pełno krawężników, latarni, wszystkiego i jeździcie. Posłuchajcie, Wasza pierwsza, druga jazda, nie mówiąc o trzeciej, kończy się czymś pourywanym. A jeszcze zaczynacie na przykład, jak to są offroadowe samochodziki, skakać, co w ogóle nie umiecie skakać i w ogóle już coś urywacie. Zróbcie tak jak Kamil. Kupicie sobie taki samochodzik, idźcie na jakiś wielki plac, najlepiej wyasfaltowany, parki, nie wiem, supermarket, wszystko jedno, czego to będzie parki. Gdzie jest mało przeszkód, gdzie jest mało latarni. Najpierw pojeździcie sobie przód, tył, poskręcajcie, zobaczycie, jaką ten samochodzik ma moc. Nieważne, czy to będzie na Nimcho akurat, czy na 2S, na słabszych bateriach. Już nie mówię o 3S-ach, ja to akurat mówię o modelach w skali 1-10, które przeważnie są na 2-3S. Pójdźcie, pojeździcie sobie, zapoznajcie się z tym modelem. Następnie co? Następnie zróbcie tak jak Kamil. Weźcie sobie, ułóżcie jakieś przeszkody i zacznijcie wykonywać różne zadania. Nie wiem, ósemki, owca na przykład bardzo poleca, żeby sobie zrobić taką nerkę, tak? Coś jak nerka i tak jeździć. Trenujcie. Poróbcie to pewien czas, a potem, posłuchajcie, potem możecie z takim modelem iść do siebie na ulicę. Możecie przyjść na tor, jeżeli macie jakieś na przykład bardziej zacięcie wyścigowe i zobaczycie, jaka będzie różnica. Po pierwsze, ten model stanie się bardziej wytrzymały, bo jest jedna taka zasadnicza prawda. Czym mamy większą umiejętność w jeździe, tym każdy model staje się bardziej pancerny. I to nieważne, czy to ten najtańszy będzie, czy najdroższy. Tak jest, modele stają się coraz bardziej wytrzymałe, czym macie większe umiejętności. Okej, dobra. Nie macie zacięcia na przykład do jazdy na wyścigach, po torach. Pojeździliście sobie już pod tym swojej ulicy i już się trochę nauczyliście. Następne co robicie? Macie wielką ochotę skakać, hopki i tak dalej. No mówię, no oglądacie się tych filmów, tylko nie bierzecie pod uwagę jednej rzeczy. Te osoby, które robią to na tych filmach, one jeżdżą kilkanaście, a niektórzy pewnie z kilkadziesiąt lat. Oni naprawdę mają wyczucie, oni wiedzą, co z tym modelem robić, jak skakać, jak lądować. Wy natomiast nie wiecie nic. Pierwsze, co robicie, to uważacie, że najlepiej się wyskoczyć, wcisnąć gaz, zrobić flipa, coś tego. Ten model upada, wylądujecie z hamulcem, wciśniętym gazem i tak dalej. Czy Wy sobie wyobrażacie, że w tych modelach są stosowane materiały jakieś, nie wiem, rodem z science fiction, kosmiczne, czy coś takiego? Nie. To są często stosowane materiały jak na przykład w innych samochodach. I Wy skacząc, po prostu, nawet jak lądujecie z hamulcem, albo lądujecie z gazem, to tam idą takie siły, to są niewyobrażalne siły, pomimo, że to jest mały samochodzik, niewyobrażalne siły. I sobie wyobraźcie jeszcze jedną rzecz. Dajmy na to taki model w skali 1-10, jedzie 80 na godzinę i w coś uderza.
Dziwicie się, że potrafi się coś urwać? No przemnóżcie sobie tą skalę na prawdziwy samochód, no jakby prawdziwy jechał 800 i coś uderzył. To i tak dziwne, że te małe modele po takich na przykład różnych kraksach wyglądają tak, jak wyglądają, nieprawdaż? Więc mówię, pierwsze co zróbcie, pójdźcie, płaski teren, poćwiczcie, ułóżcie sobie potem jakieś no, różne figury, ćwiczcie, idźcie na te hopki, na początku spokojnie. Z czasem wam przyjdzie wyczucie, inne rzeczy, zobaczycie. Wydacie o wiele mniej pieniędzy, nie mówiąc o waszych nerwach. Także co, moi kochani? Także polecam wam to, co zrobił Kamil. I teraz przejdziemy do wiadomości parafialnych, czyli tradycyjnie co zrobimy? Wyjdzie mi, bo trochę wiecie mi łapy skostniały. O! O! Było lepiej. Dobra, idziemy do wiadomości parafialnych, bo już pewnie na pewne rzeczy nie możecie się doczekać. To idziemy dalej. Tadam, dadam, dadam, wjechał nam znowu znaczek, mamy wiadomości parafialne. Od czego chciałem zacząć? Chciałem zacząć od tego, aby z was wszystkich serdecznie zaprosić na otwarcie naszego łódzkiego toru RC, który odbędzie się no, w najbliższej przyszłości. Miał się odbyć w tą majówkę, ale ze względu na tą całą pogodę, którą mamy, no niestety musiało otwarcie zostać przesunięte, ale prawdopodobnie w tym miesiącu się odbędzie, także posłuchajcie, śledźcie stronę naszego łódzkiego toru RC, stronę chłopaków z Racestars, którzy generalnie to organizują, oraz na pewno będą informacje u mnie na stronie na Short Course Polska. I posłuchajcie, będzie tam bardzo wiele atrakcji, będą wyścigi, będzie konkurs baszowania, to szczególnie dla baszerów. Chłopaki, owce i z Januszami zrobią specjalne rampy i będą takie to pole by było dobre do tego, bo tam wiecie co, zrobimy skoki takie, żeby po 5 km latały. Okej. Dobrze, to teraz przejdźmy do tej części, na którą na pewno czekacie. A więc do nagrody. Tak jak wspominałem, dzisiaj jest do wygrania model w wersji kit. Jest to samochód, o którym wielu marzyło, wielu nadal marzy. I na pewno wam się, myślę, że spodoba, bo każdy by taki chciał mieć. Dobrze, ale co trzeba zrobić, aby ten model wygrać? W komentarzach pod filmem musicie napisać najpiękniejszy wierszyk chwalący króla RTR-ów, czyli mnie. Dobra, tak wiecie, bo chciałem się trochę podbudować, żebyście mi coś tam fajnego napisali. No. Dobrze, to mówię, już wam pokazuję ten model. Mówię, model w wersji kit do samodzielnego złożenia i on dodatkowo jest z pewnym super upgrade'em, który spowoduje, mówię wam, że ten model będzie praktycznie niezniszczalny. Dobra, przechodzimy do prezentacji. O, widzicie, oto ten model. Polski Wiat 126E. Jak słyszycie, jest w wersji kit do samodzielnego złożenia. Fajny, fajny. Może wam zrobić. Nie będę robił unboxingu, bo jak to ma być nagroda, to nie będziemy robić, żeby tu niczego nie rozrywać. Także mówię, możecie wygrać ten wspaniały model wersji kit do samodzielnego złożenia, tylko musicie napisać piękny, jak to się mówi, pen na cześć króla RTR-ów, czyli mnie. Okej, okay. Ale jeszcze wspomniałem, że do tego modelu jest super upgrade, który spowoduje, że po jego złożeniu on stanie się niezniszczalny i będzie do tego dołożony. Już wam pokazuję, co to jest. Tadam! Posłuchajcie, kropelka. Jak go złożycie i potraktujecie kropelką, on praktycznie będzie niezniszczalny. Będzie nawet mógł spaść z wieżowca i być może mu się nic wtedy nie stanie. Także moi drodzy, ta wspaniała nagroda na was czeka. Ale wiecie, co musicie zrobić. Dobra, odkładamy tą nagrodę. To ja się teraz z wami pożegnam. Idę się gdzieś ogrzać, napić się czegoś ciepłego albo czegoś mocniejszego. Także co, kochani RC Świrowie i RC Świreczki. Żegnam was, mówię do widzenia, do następnego razu. Jak wam się bardzo spodobało, to wiecie suba i lajka. Jak wam się bardzo nie spodobało, to wiecie, to też suba i lajka, bo jak nie, to... Dobra. Okej, to kończę. Na razie, do następnego razu. Trzymajcie się tradycyjnym. Pa!